Matrix i Wieża Mortich, zbudowana przez Ricka, wydają się iście diaboliczne. Metaversum Facebooka może jednak to przebić. Już sam jego design o tym świadczy. Brrr, a jest jeszcze gorzej. Metaversum nie zdążyło jeszcze na dobre wystartować, a już musi radzić sobie z napastowaniem i gwałtami. Testerka Metaversum, Nina Jane Patel, została zgwałcona przez kilku męskich awatarów. Zbiorowo zgwałcili mojego awatara i na pamiątkę zrobili zdjęcia. To odbiło się negatywnie na Patel. Jej trauma objawia się w nawracających stanach lękowych. VR skutecznie oszukuje nasz mózg. Skok z wirtualnego budynku jak w grze Ritchie's Plank może autentycznie przerazić. A gdy widzimy śnieg w goglach wirtualnej rzeczywistości, to zaczyna nam być zimno. Metaversum ma dołożyć do tego m.in. rękawice haptyczne, dzięki którym będziemy czuć dotyk. Pamiętajcie, by przypadki wirtualnej przemocy zgłaszać na policję, a jeśli jesteście jej ofiarami, skorzystajcie z pomocy specjalistów. Metaversum ma swoje zalety, bo pewne ograniczenia, szczególnie fizyczne, dla osób z niepełnosprawnościami przestaną istnieć. Pytanie, czy chcemy, żeby nowy świat stworzył Zuckerberg? Reptylianinem na pewno nie jest, jak niektórzy twierdzą, ale jego mimika podczas przesłuchań w Senacie rzeczywiście jest dość nietypowa. Jan Zygmuntowski, ekonomista i ekspert od gospodarki cyfrowej, przyrównał Metę do kompanii wschodnioindyjskiej, pierwszej globalnej korporacji. Problem w tym, że jej włodarze wzbogacili się m.in. na handlu niewolnikami i współtworzyli kolonializm, a Facebook przyłożył się choćby do pogromu Rohingjów na Mianmarze i ataku na Kapitol. Prywatna firma urosła tak bardzo, że stanowi siłę równą wielu, wcale nie małym państwom. Hej, psst! Więcej znajdziecie na nextgazeta.pl pod hashtagiem Facebook.